Cześć, dzień dobry moi kochani, w dzień szósty, w szóstym rytuale naszego vlogu masowego czynienia. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić rytuał na stworzenie talizmanu do portfela na bogactwo i dobrobyt. Co nam będzie do tego potrzebne? Ołtarzowa świeca, która powinna płonąć przed wykonywaniem wszystkich magicznych czynności, by oczyszczać naszą przestrzeń. Złota nitka, olejek cynamonowy, złota bądź żółta świeca, 4 złote monety, ja mam 1 groszówki, ziemia z miejsca, które jest dla Was bezpieczne, rzetelne, w którym dobrze się czujecie. I oprócz tego mogą towarzyszyć temu symbole żywiołów, ale oczywiście nie jest to niezbędne i nie jest konieczne. Olejek cynamonowy, który daje nam bogactwo. Jak zaczynamy rytuał? Przede wszystkim jeszcze potrzebowalibyśmy gwoździa do albo szpilki do napisania na świecy naszego imienia i dat urodzenia. Ja mam takie specjalne gwoździe i wyrywamy swoje imię i datę urodzenia na świecy. Do tego służą gwoździe od kowala. Namaszczamy świecę olejkiem cynamonowym. Olejek cynamonowy w ilości kilku kropel. Bierzemy i namaszczamy świecę od góry do dołu, tak żeby przekazać jej swoją energię, swoją własną energię. Wcześniej przygotowane naczynko. Kilka kropel olejku cynamonowego wkrapiamy do ziemi olejku cynamonowego. Dobry olejek, słuchajcie, gęsty. O, dobrze. Czyli kilka kropel olejku cynamonowego do ziemi wkrapiamy również. Teraz, kiedy zapalimy naszą świecę rytualną, bierzemy 4 monety. Mamy całe ręce w cynamonie i wsadzamy je, te 4 monety, do ziemi, tak jakbyśmy zasadzali ziarna, mówiąc zaklęcie. Zasadzam to ziarno dla mojej woli. Niech rośnie, niech wzrasta, kiełkuje powoli. Niech przy mnie zawsze moc pieniędzy będzie i dzisiaj, i jutro, dookoła, wszędzie. Powtarzamy to zaklęcie 3 razy. Zasadzam to ziarno dla mojej woli. Niech rośnie, niech wzrasta, kiełkuje powoli. Niech przy mnie zawsze moc pieniędzy będzie i dzisiaj, i jutro, dookoła, wszędzie. Zasadzam to ziarno dla mojej woli. Niech rośnie, niech wzrasta, kiełkuje powoli. Niech przy mnie zawsze moc pieniędzy będzie i dzisiaj, i jutro, dookoła, wszędzie. Po kilku minutach świeca nie musi się spalić do końca, żeby to robić. Przy jej płomieniu działamy. Wyjmujemy nasze monetki z ziemi. I bierzemy złotą nić. Bierzemy złotą nić. I obwijamy te monety złotą nicią. Nie będzie to proste, tak jakbyśmy zaczynali kłębuszek. Nic łatwo, ale robimy swój talizman dla swojego dobrobytu. Jest to do zrobienia i do zrealizowania. Będę Wam przyspieszać tego filmu, ale zobaczcie, w pewnym momencie to po prostu wychodzi. Pewnie przestaje. Tutaj się musimy troszkę pobawić, właśnie żeby te nasze zasadzone monety jako tako
wyglądały. Trzeba je będzie związać. To nie musi być, pamiętajcie, ładne, to jest magia. Oczywiście jak ktoś ma talenty, to jest bardzo fajnie, bo wtedy ta magia również jest ładniejsza. Talent w wiązaniu na pewno mam i posiadam. Piękna złota nić. Piękne złote możliwości. Ja zazwyczaj preferuję 3 supełki. Wiecie co, że ta nitka się sama wiązać nie chce. Dajemy radę. Drugi supełek. No faktycznie, że nie jest ona rewelacyjna. Jest śliczna, ale ciężka w obróbce, że tak powiem. A teraz co się spodziewać po złotej nici, prawda? Dobra, słuchajcie, działa. I tak przygotowany pakuneczek wsadzacie do portfela. Ziemię wraz z resztkami świecy, jeżeli zostaną po rytuale, wysypujecie w to samo szczęśliwe miejsce, z którego ją wzięliście. I tak właśnie przygotowany talizman dodaje nam możliwości finansowych i nasz portfel nigdy nie będzie pusty. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych christmasowych, czyli świątecznych rytuałach. Pa, pa, pa!